Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i śpieszę z zaległościami, czyli turniej w Oslo. Melwater Chess, Chess Tour gra Janek Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen i wielu innych arcymistrzów. Panowie rozgrywają tempem, partie tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Siedzą naprzeciwko siebie, ale grają online. Co ciekawe. No i Janek w pierwszej rundzie spotkał się z Magnusem Carlsenem. przedstawię wam dwie partie. Dosyć krótko i wyraźnie, mam nadzieję. Przejdźmy od razu do pierwszej partii. Janek rozpoczął ruchem E4. Magnus odpowiedział C6. Skoczek F3. D. D5, skoczek C3, Goniec G4. Jest to taki też. Grywany wariant w obronie Karokan, bardzo w fajnych czasach szachowych, czyli w latach, tam powiedzmy, 50, 60, 70. Pamiętam partię Fischera z Petrosianem Tłukli. Ten wariant bardzo ciekawy. Tutaj H3, goniec F3, bicie, bicie, posunięcie E6. No i tutaj gra się G3, oczywiście, żeby wstawić gońca. Teoria tak podpowiada. Skoczek F6, goniec G2. I co ciekawe, tutaj można grać różnie. Teraz czarnymi można na przykład zagrać D5, potem E5, Ale Magnus postanowił zagrać się nieco prościej można by powiedzieć. Zbił na 4. On tu przechodzi konkretnie do końcówki. Co ciekawe, nie jest to najlepsze posunięcie, ale właśnie Magnus gra w swoim stylu. Wymienia i Hetman D5 to powoduje to, że wymiana hetmanów jest nieunikniona, nie możemy nigdzie odejść hetmanem, bo wisi goniec. No więc w tej sytuacji tutaj Janek zrobił po prostu roszadę, Magnus wybił, e, wymiana hetmanów, no i można by powiedzieć, że jest remis. Znaczy remisu nie ma, białe mają lepszą pozycję jak najbardziej, jest para gońców, żadnej zepsutej struktury, ale też trzeba powiedzieć, że czarne również nie mają zepsutej struktury, gramy dalej. Skoczek, d7, d3, tutaj nastąpił ruch a5, jest to ciekawe posunięcie, dlatego że czasami jak sobie zagramy Trochę wyżej tym piorkiem, no to łapiemy też przestrzeni i walczymy o tę przestrzeń już w końcówce. Goniec wrócił na G2, goniec D6 i posunięcie B3. Chyba ten plan nie był zbyt trafiony, tak mi się wydaje. Z tego względu, że goniec od razu zaatakował, zaatakował wieżę, można pewnie w tej sytuacji próbować na przykład zagrać goniec D2, goniec C3, coś w tym stylu. Ewentualnie próbować pionkami iść wysoko, ale to już, no powiedzmy, poszło inaczej. Po prostu poszło B3 i tutaj goniec E5, wieża B1 musi zagrać. Goniec na C3, Magnus wykorzystuje to, że białe nie mają skoczka i nie mają jak przepędzić tego gońca. Jedyna taka słuszna droga prawdopodobnie to jakiś tam, nie wiem, goniec B2, może próba wymiany, ale goniec A3 nastąpiło. Tutaj Janek zaciekle nie pozwala zrobić roszadę, tylko że w tym wypadku, jak nie ma hetmanów, roszada nie jest najważniejsza. I Magnus sprytnie teraz ucieka królem na D8, przerzuca króla, wieża z F na D1 z opcją, D4 to jest też istotne. Tutaj król na C7, D4, no i właśnie widzimy, że ta wieża ma ochotę tego gońca stąd przepędzić, ale jest ruch B5 wieża D3 i B4 z atakiem, z obroną goniec na B2, no tutaj szybka wymiana tych gońców, wieża z hana D8 no i teraz widzimy Magnus jest w swoim żywiole pozycja jest totalnie równiutka ale jednak mistrz świata no przyznam, że jednak chyba, nie chcę mówić większe ma doświadczenie, chociaż na pewno ma większe doświadczenie w szachach od Janka, bo jest starszy siłą rzeczy, ale on w takich pozycjach czuje się wyśmienicie, po prostu wyśmienicie. C3 gra Janek i w tym momencie skoczek zagrywa na F6, tutaj na przykład taka wymiana powoduje, że ten jeden pionek na przykład na B4 skutecznie zatrzymuje te dwa pionki A2, B3. W końcówce to ma duże znaczenie, jak uderzamy w słabości, tylko jak to dalej Wykorzystać to już jest magiczna sprawa Magnusa Karlssena w tym wypadku, ale nastąpiło wieża C2, wieża D6, wzmocnienie, po prostu wyczekanie troszeczkę nacisk na, na punkt D4, czyli na słabość. Wieża E3, Janek szuka opcji aktywnej, wieża D8, wieża E5, skoczek D5. O, właśnie, i w tej sytuacji. Na przykład, no znaczy tutaj Janek gra C4 w ogóle, ale na przykład, jakby y, postarał się, znaczy zdecydowałby się na wymianę skoczka, no to tutaj wieża by na pewno wymieniła, wieża by wymieniła prawdopodobnie i ciężko powiedzieć co grać, bo grozi bicie na C3 i zdobycie piona. No więc po na przykład wybiciu i zagraniu wieżą na C4 z atakiem na piona, idziemy sobie wieżą na A5 po wymianie. Ta końcówka jest przyjemniejsza czarnymi zdecydowanie. Z uwagi na aktywniejszego króla wieża się nie może przedostać do obozu właśnie czarnych, a pionek B3, D4 są słabościami. Jak to wygrywać? Powiem szczerze, no na tym poziomie nie wiem. Ciężka sprawa, ale Magnus pewnie dałby radę. No ale przejdźmy dalej. Janek tutaj nie wymienił, zagrał C4. Wieża, nie wieża, F6 nastąpiło właśnie z tempem. Wtrącone posunięcie wieża H5, skoczek C3, no i skoczek stoi świetnie. Ten pionek już leci, no ale Janek na szczęście ma do dyspozycji zbicia dwa pionki, no któregoś trzeba wybrać. Zdecydowanie tego na A5 trzeba wziąć, bo jest ważniejszy. No tutaj król na B6. Widzimy, że też Magnus Carlsen chwilowo oddaje pionka. To też świadczy o opanowaniu pozycji i zrozumieniu co i jak. Ja w ogóle nawet nie wiem, kiedy tutaj już powiedzmy. Znaczy w tej, w tej sytuacji w ogóle białe mają spoko pozycję. Wieża wraca na H5 i atakujemy drugiego pionka. Tam jeszcze widły groziły, ale wiadomo wieża wisiała. No więc w tej sytuacji tutaj bicie nastąpiło i tutaj wieża zbiła na H7. No zdecydowanie chyba lepiej trzeba było, no to w ogóle silniki podpowiadają zagrać od razu C5. Prawdopodobnie też chodzi o to, że jak król zejdzie sobie na 7, to wtedy zbijamy tutaj i z atakujemy. A jak król by na przykład w tej sytuacji po C5 zagrał na przykład na B5, no no to mamy bardzo ładny ruch gońcem i ten goniec łapie powietrze. No więc tutaj zabrakło chyba ruchu C5 w tym momencie. Janek postanowił wybić na H7. Wieża z czwórki wróciła. To jest też ważne, że ta wieża wróciła, bo ona tutaj już za dużo nie podziała. To się tylko tak... Trochę narzuca, że chcemy dać 3 coś tam zaatakować, ale jednak powrót, atak, powrót obrona i w tym momencie H4 nastąpiło, wieża A8, no właśnie, tutaj wieża z skoczkiem robią karierę, goniec na H3, no i trzeba się zająć jeszcze tym pionkiem, F5, G4 na tarcie, bitka, bitka i wieża E7, Magnus kontroluje na razie wszystko, wieża H5, E5. Pionki stoją na czarnych polach. Wieża G5. Wieża teraz wzięła na A2. Wybicie i wybicie. No i ta sytuacja jest z czarnymi już zdecydowanie lepsza, z uwagi na to, że król ma dużą aktywność. Skoczek ma opcję, żeby skosić pionka. Król F1. Skoczek C1, goniec musi bronić pasywnie. Niestety to nie jest dobra informacja dla białych. Król C5 bardzo ładny oczywiście ruch, taki typowy. Król E1, szach nastąpił, król E2. Król do centrum, rzecz jasna. Tutaj jeszcze szach nastąpił, ruch E4, F3, król C3. I widzimy, że Magnus stawia przede wszystkim w takich pozycjach na aktywność pionek to jest nieistotna rzecz. Zobaczcie, wieża zbiła na E4, skoczek dał szacha wtrąconego, król E1 i wieża na D7, czyli szuka magnus totalnej aktywności. Tutaj widzimy, te figury zaczynają pięknie współpracować i w obozie przeciwnika, w obozie Janka robi się gorąco. C5 nastąpiło, szach nastąpił, skoczkiem na D3, król E2, skoczek zagrał na B2, szach na E3, na D3, tutaj wieża się zasłoniła. Pyk, pyk. W tym momencie zwróćmy uwagę, że jest chwilowo. Pionek więcej u janka, ale pozycja czarnych jest fantastyczna. H5. No tutaj ciężko doradzić, co grać białymi. No bo tutaj wisi pionek. Goniec jest uwiązany do B3. Poszło H5. Na co Magnus? Szach. Król E3, wzięcie piona. Król E4. I król D2 bardzo ciekawy ruch. Widzimy, że, znaczy, ciekawy no prosty, bo chcemy wziąć po prostu gońca. Goniec jest zakleszczony. Janek idzie królem. Wzięcie król D6, król C2 na C6, na B3 i król D6. I teraz poskoczek F6. Właśnie Janek się poddał z uwagi na to, że. Tutaj jak pionek dojdzie do ruchu C7, jest skoczek E8 i zbijamy, a też szybko po prostu gramy królem i doprowadzamy swojego tutaj pionka. Pamiętajmy też, że czasami zejście królem na tą samą linię, gdzie Hetman białych może się dorobić, może skutkować stratą tempa i przegraną pozycją. Zwykle to tak też w pionkówkach bywa, ale to tak przy okazji. No to była jedna z partii no właśnie tutaj tych zawodników. Przejdźmy teraz do partii nieco kontrowersyjnej, to znaczy. I tak i nie, dlatego że w tej sytuacji tutaj Magnus rozpoczął partię ruchem F3. I to była druga partia meczu. No właśnie, ruch F3 jest bardzo słabym ruchem. Oczywiście, no tak się nie powinno grać. Dlaczego Magnus tak zagrał? Przypuszczam, że nie jest to lekceważenie przeciwnika. Może troszkę chciał wokół siebie znowu robi, zrobić trochę szumu i na pewno się to mu udało. Ja nie oceniam. To jest kwestia, czy arcymistrz teraz, czy, czyli nasz Jan Krzysztof Duda, to wykorzysta i wygra tę partię. Bo ruch jest fatalny, oczywiście, nie dający tutaj żadnej przewagi. A już po pierwszym posunięciu komputer pokazuje minus 1,20, czyli no. Przewaga czarnych bez zrobienia ruchu jest ogromna. No ale trzeba grać, oczywiście. Lecimy z analizą. Tutaj po ruchu E5, skoczek na C3, skoczek F6, posunięcie E4. To tak samo jak e, najpierw by poszedł ruch e4, potem skoczek, czyli tak pod partię wiedeńską. Czarne by zagrały w ten sposób i teraz na przykład w trzecim ruchu biały by zagrały f3. No, totalna bzdura. E, tutaj goniec oczywiście na c5, e, ruch jak najbardziej ok. E, ja przypuszczam, że można też skoczkiem po prostu normalnie wyjść, no ale chce się zagrać gońcem, bo po diagonali tr trzeba tutaj działać. No i skoczek na bandę, skoczek a4. E, no, pff, no cóż, no widać, że ten goniec już po tej diagonali nie podziała, więc e, jak grać dalej... Mm. Czy bić skoczka na G1? No, jest taka opcja, i myślę, że można było z niej skorzystać, ale to nie jest takie proste, żeby tak po prostu oddać gońca. Deruszu, deruszujemy, wprawdzie, króla. Ciężko mi powiedzieć, tu też trzeba być naprawdę mega szachistą. Ale odejście gońca na E7 również jest bardzo dobre. Posunięcie D4, bicie na D4 i Magnus E5 próbuje tutaj już strasznie mieszać w debiucie. Trzeba przyznać, że już jest po teorii. Dawno, więc tutaj grają, że tak powiem, umysły arcymistrzów, czyli nie są już oklepane pozycje. Skoczek D5, wybicie na D4, skoczek B4, groźba widełek. Hetman F2, no strasznie ciekawie to wygląda, dziwnie, mega dziwnie, jest obrona. Posunięcie D6, ok. A3, odpędzenie skoczka, prosta sprawa, ucieczka, bicie, bicie hetmanem na D6. No, no i cóż, pozycja zrobiła się według silnika równa. Czyli to, co Magnus lubi najbardziej, tak można powiedzieć. Skoczek E2, tutaj roszada. Goniec F4 z tępem, Hetman G6 widzimy z atakiem na pionka, to są ważne sprawy, no ale jest długa Roszada ze strony Magnusa, no i teraz B5. I tak naprawdę skoczek C5 byłoby całkiem ok. W sumie nie wiem, dlaczego Magnus tu nie zagrał, hetman przecież broni. Zawsze można się przyrzucić na E4, a skoczek wrócił na C3. Więc B4 i słusznie jest atak. Tutaj skoczek na D5, bicie na A3. No właśnie. No i w tej sytuacji tutaj Magnus oczywiście wybił, wybił gońca, to ważna sprawa. Para gońców w otwartych pozycjach jest zdecydowanie lepsza. Bicie na A3. Ktoś by mógł już spanikować, no przecież król jest odkryty, to łatwo atakować. No ale brakuje wyprowadzenia figur, żeby atakować. Janek gra skoczkiem na C6, Hetman na C5. Goniec a6, czyli udało się figurę już rozwinąć. Skoczek c3. No i goniec f1, który nie został w ogóle wyprowadzony, zostaje, zostaje już po prostu wymieniony i na g2 ze zdobyciem pionka. Tutaj e, goniec również zbił na c7, wieża z f na c8. Ja powiem szczerze, wolałbym to grać czarnymi. Z uwagi na to, że jednak ta wieża tutaj ma jakieś tam fajne predyspozycje, troszkę skoczki są powiązane, bo trzeba przyznać, że Hetman je tutaj bardzo mocno pilnuje. No i trzeba próbować te skoczki rozwiązać, wtedy byłoby chyba cacy. No ale to tak na szybko ocena. Goniec na D6, skoczek na G3, no właśnie, na G6. No i teraz sytuacja ze skoczkami się rozwiązała. Wieża F2, Hetman H3. Skoczek na D5, skoczek D8 z atakiem, oczywiście Hetman wrócił na E3, skoczek E6 i posunięcie F4. No właśnie, i w tej sytuacji grożą widły na skoczki i tutaj jest propozycja wymiany, więc no, ta wymiana jest niestety konieczna, nie ma innego wyjścia, z czego się już na pewno bardzo cieszą białe. Mówiąc wprost. Janek niestety nie wykorzystał, znaczy nie, no, no nie wyszło po prostu, że nie wykorzystał tego, znaczy inaczej, pozycja jest równa, to nie jest przegrana czarnych absolutnie, tylko nie wykorzystał tej przewagi już po pierwszym ruchu, tak to można skwitować, ale to... Okej, okay, no takie są szachy. Wiele razy na przykład mi grali ludzie totalne głupoty na samym początku, typu Pionek idzie sobie tam na początku, Bandowy do końca i też mi się nie udawało wygrywać, no także. No ale ja się nie porównuję do, do Janka absolutnie. Mistrz świata to pewnie jakiś jeden kompletnie dziwny ruch zagra i też e, czasami wyprostuje sytuację. F5. Skoczek E4 właśnie tutaj z tempem. No właśnie widzimy, że F5 powoduje trochę, że tutaj skoczek jak na przykład ucieknie, jakaś wieża się uaktywni, no i samotny skoczek zostanie w akcji. Janek postanowił zagrać właśnie na E4, decydując się na nierównomierne nierównomierne figury i w tej sytuacji nastąpiło bicie. Nastąpiło bicie. No, i ktoś by powiedział, bijemy tutaj, i doprowadzamy za chwilę na f8, albo tutaj wiążemy. Jeśli byśmy zbili na f7, to król zbija. Jak wieża f1, to król e6. I okazuje się, że to czarne wygrywają te pozycje, bo król szedł sobie z linii F i przy okazji goniec jest atakowany. No więc, w tej sytuacji, tutaj trzeba zagrać od razu wieża f1. E, nastąpiło bicie na G6. No właśnie, bo jak na przykład teraz skoczek by zagrał na E4, to wtedy jest bicie na F7. Pozycja białych byłaby świetna. E, nastąpiło bicie, wieża zbiła. No i teraz można powiedzieć, że to białe mają wygraną pozycję. To znaczy, tak na oko to wygląda: no bo są dwie lekkie figury na wieżę i jest wolny pionek. To jest duży atut. Silnik mówi, że jest blisko remisu. Wieża c6, goniec b4, wieża d8, tutaj wieża d2. Wymiana nastąpiła, co jest oczywiście dobrą opcją dla białych, bo łatwiej będzie pionka doprowadzać. g5 nastąpiło, no i właśnie ta wieża na h6 tutaj chce sprzątać tego piona i szukać kontry. To jest też fajne, że czarne szukają aktywności słusznie. Magnus zagrał c4. Chyba ten ruch nie do końca wyszedł, to nie jest błąd oczywiście. Ale myślę, że większe problemy byłyby po na przykład skoczek na F5. Większe problemy dla czarnych, rzecz jasna, dlatego że tutaj grożą widły, nie można zagrać też wieżą na H6. I na przykład po królu na H7 moglibyśmy podprowadzić nieco króla wyżej, który blisko jest skoczka i podprowadza za chwilę pionka. Na przykład po ruchu A5 sprytne posunięcie, bo jak zbijamy to tutaj czarne wygrywają automatycznie, więc trzeba by było gońcem zejść na przykład na D2. Powiedzmy powierza F6, skoczek D4. Nie wiem jak, jak wy, ale wydaje mi się, że to jest na oko wygrana pozycja białymi. No tak nie było. Tak nie było po ruchu G5. Tutaj C4 zagrał Magnus od razu. Wieża H6, Król D3, F6, C5, Król F7. No chce się tym królem blisko być tego pionka, który tutaj maszeruje. Skoczek F5 na H2 wzięte. C6, Król E6, zbicie na G7. No i ta pozycja już. Pachnie remisem, moi drodzy, bo jest król D5 dosyć forsownie, dlatego że po C7 jest szach wieżą. Tutaj król D2 jeszcze zszedł, oczywiście, króla spędzamy z trujeczki przy okazji i kolejny szach. No, Magnus oczywiście próbuje do samego końca grać i gra królem C2, żeby już uciekać tędy, więc Janek decyduje się na wieżą na H8, zagrać wieżą na H8. Gonie C7, wieża. Jak tu się czarnym uda zbić piątka, to jeszcze czarne będą w, so, będą w stanie wygrywać te pozycje. Goniec D8. G4. Król D3. Król C6. Skoczek. Pionki idą do przodu. Król E3, no i G3, król F3 i F4. Pionki bronią się póki co same. E, tutaj ruch A4, król D7, skoczek do szacha, król C6. Chodzi o to, że czarne chcą po prostu w pewnym momencie zbić tego pionka. E, skoczek zagrał na H5, no i tutaj widzimy, że też białe muszą jakąś figurą te pionki sprzątnąć, bo królem nie mogą, bo ten ucieka. No więc e, teraz wieża na C7, koniec zbił, król zbił, skoczek F4. Król B6, no i teraz widzimy, że ta pozycja się bardzo upraszcza. Skoczek D3. Jeszcze Magnus bardzo sprytnie sobie zagrał skoczkiem. Król A5, skoczek E5. Tutaj grożą widły. Zbił król, skoczek, pionek, skoczek. Skoczek i skoczek dosięgnął po prostu pionka w tym momencie. Partia zakończyła się remisem. E, no cóż, e, takie dwie partie właśnie z meczu. Tam były trzy partie, ale postanowiłem przeanalizować dwie dosyć powierzchownie. E, zaległości trochę nadrabiamy z tego turnieju. Także dzięki za uwagę i. Zapraszam do kolejnych odcinków, a przy okazji przypominam, jak robicie szachowe zakupy, macie na szachowo.pl zniżkę 10%, na kot rabatowy pan szachuś, to też jest m.in. wsparcie w moim kierunku. Dzięki serdeczne i pozdrawiam do następnego razu, cześć!